Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego w związku z trudną sytuacją epidemiczną. Uczestniczył w nim również minister zdrowia Adam Niedzielski. Sytuacja na Śląsku jest krytyczna. Krytyczna pod względem zarówno liczby zachorowań, zarówno liczby hospitalizacji, ale też pewnej perspektywy. To znaczy, że te moce, które były systematycznie i są przez pana wojewodę przeznaczane na walkę z COVID-em, powoli te moce się wykańczają. Głównym tematem, jaki rozważano podczas rozmów, była realokacja ze Śląska do innych województw pacjentów chorujących na COVID-19. Mieli dwa typy realokacji. Pierwszy typ realokacji, nazywamy ją roboczo realokacją kołową, to jest wykorzystanie transportu sanitarnego czy zespołów ratownictwa medycznego. Oprócz transportu kołowego zastosować również transport lotniczy, dlatego obecny z nami jest dzisiaj pan dyrektor Gałązkowski, szef Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mamy przede wszystkim taką decyzję, że w stan gotowości zostały postawione wszystkie na południu załogi Lotniczego Pogotowia Ratowniczego. Z informacji szefa resortu zdrowia wynika, że do końca tygodnia przetransportowanych ma być około 150 pacjentów. Ponad 2/3 pacjentów, którzy trafili do szpitali w województwie śląskim w ciągu ostatnich 48 godzin, miało objawy COVID-19. Prawie 4000 pacjentów znajduje się w tej chwili w śląskich szpitalach. I estymując te dane, można prognozować, że niestety, tak jak to ma miejsce do tej pory, liczba hospitalizacji w województwie śląskim będzie dynamicznie rosła. Ostatniej doby odnotowano 6092 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Śląsku. To najwyższy wynik w historii od początku pandemii.